Dzień dobry, moi drodzy, witam Was dzisiaj w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, chyba po raz pierwszy będę nagrywała odcinek Czy to prawda, że? Na pewno wiecie, o co chodzi i nie muszę tłumaczyć. Często właśnie taką zabawę robię z Wami na Instagramie i po prostu odpowiadam tam. Ale stwierdziłam, że YouTube to jest dobre miejsce na to, żeby raczej odpowiedzieć na to ustnie, być może przytoczyć jakieś historie, dlatego również na Instagrama Was zapraszam, bo tam właśnie pytam Was o takie rzeczy. Tam mamy najbliższy kontakt i właśnie stamtąd wzięłam Wasze pytania do dzisiejszego odcinka. Także jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę. Ja już nie będę przedłużać i zapraszam do oglądania. Czy to prawda, że jesteś zodiakarą? Może nie jakoś obsesyjnie, codziennie horoskopów nie sprawdzam, jakoś bardzo połączeń różnych znaków zodiaku, czy to w relacjach, czy w ogóle w życiu, jakoś bardzo tego nie kontroluję, aczkolwiek zdarza mi się czasem w to zerknąć oraz czasem przeczytać horoskop, więc nie wiem, czy nazwałabym siebie zodiakarą. Ale mój znak zodiaku to skorpion, czyli najwredniejszy znak zodiaku. Czy to prawda, że tęsknisz za kimś, kto macie w dupie? Nie, obecnie nie. Czy to prawda, że nie obserwujesz swoich znajomych na Instagramie? To nie jest tak, że nie obserwuję wszystkich moich znajomych na Instagramie. Obserwuję tak naprawdę garstkę osób, kilka osób takich raczej najbliższych. Chociaż to też raczej nie jest reguła plus. Raczej nie obserwuję osób, które mają zerową aktywność na swoim koncie, nic nie dodają ani na story, ani na profil. Także takich osób zazwyczaj nie obserwuję, nieważne czy to jest mój znajomy, bliższy, dalszy. I po prostu no tak to wygląda i nie ma na to jakiejś innej, większej, bardziej znaczącej w moim życiu reguły. Czy to prawda, że wykorzystał Cię chłopak z internetu i nagrał o tym TikToka? Ja wiem, o którego TikToka tu jest pytanie. Oto było szum już kilka miesięcy temu na TikToku, gdzie wszyscy stwierdzili, że ja nienawidzę facetu, bo właśnie ktoś tam mnie wykorzystał i ktoś to podłapał i nagrał z tego TikToka, że to jest właśnie ta osoba, to właśnie jestem ja i to ja ją wykorzystałem i nagrał o tym TikToka, podrabiając wiadomości na Instagramie niby ze mną, że ja prosiłam tego chłopaka, żeby został, żeby mnie nie zostawiał po tym wszystkim, co przeszliśmy. Ja nawet tego chłopaka nie znam, nie wiem, kim on jest. Później się okazało, jak to wyjaśniłam, że to jest niby wiadomość od kolegi tego chłopaka, czyli to nie on, to jeszcze inny, ale zdradzę Wam, że nie taka osoba, uwierzcie mi, nie istnieje i takiej sytuacji nigdy nie było i to była przeróbka, bo ludzie po prostu chcieli mnie w to wrobić, że niby jestem taka, wiecie, zesperowana i smutna i dlatego nagrałam takie TikToki i że ten chłopak niby udostępnił tą całą naszą sytuację, która nigdy nie miała miejsca, bo ja go tak naprawdę nie znam, bo osoba, która miałaby to zrobić, nawet jeżeli chciałaby tak mnie wykorzystać i tak zrobić, to uwierzcie mi, ale nie ma TikToka. Także nie macie co na to liczyć. Jest tak gorąco, że chyba zaraz szczepię włosy. Czy to prawda, że chciałabyś powiększyć usta? Moi drodzy, ja wychodzę z założenia, że jak coś chcę, to to mam. Jak coś chcę zrobić, to to robię. Miałam taką okazję, miałam taką szansę, miałam taką propozycję i tego nie zrobiłam. Aczkolwiek byłam przy takim zabiegu, więc tak jak mówię, miałam szansę również w nim uczestniczyć. Aczkolwiek na razie, tak jak mówię, nie. Chociaż przez chwilę się nad tym zastanawiałam, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć materiał na filmik. Także jeżeli coś takiego zrobię, to pewnie po to, żeby mieć z tego TikToka albo jakiś filmik, ale raczej wątpię, bo lubię jak jest. Ja nie narzekam, nikt nie narzeka. To jest dobry moment na to, żeby zostawić łapkę w górę. Czy to prawda, że wolisz wódkę od wina? Czyli to miało być pytanie, które sugerowałoby, czy wolę mocniejszy alkohol, czy słabszy. I powiem Wam, że na to zbytnio nie ma reguły, w zależności od tego, jaki chcę mieć nastrój. Bo ogólnie lubię jeden, jak i drugi. Wódkę piję bardzo rzadko, raczej na jakichś takich imprezach, gdzie już wiem, że chcę się bardzo dobrze i mocno bawić, w sensie mocno, jak to brzmi. Po prostu, może powiem tak, po winie mój humor zmienia się w następujący sposób. Na początku jestem smutna,
jestem trochę zła, poirytowana, później chcę trochę robić dramy niektórym osobom, wygadywać rzeczy z przyszłości, a później jestem już taka romantiko, bardziej może nie aż tak do dobrej zabawy, do imprezowania, bardziej taka romantiko, chociaż też mam dobry humor. A po wódce od razu mam bardzo dobry humor do tańczenia, do zabawy, do żartowania. Także nie wiem, jakbym odpowiedziała na to pytanie. Czy to prawda, że schudłaś po przeprowadzce do Warszawy? Nie jest to zbytnio prawda, bo na początku trochę przybrałam, trochę przytyłam, no ale ostatnio dość sporo schudłam, jak się okazało chyba z 6 kilo, 5-6 kilo jakoś tak. Ale to głównie przez taki stres, który mi towarzyszył przez pewien czas, dosyć taki intensywny, oraz przez to, że robiłam post przerywany. Mogę wam o tym więcej opowiedzieć, chociaż mówiłam o tym na Instagramie, także nie wiem, czy chcecie, czy nie. Czy to prawda, że blokujesz ludzi na Instagramie? Tak, jest to prawda. Skoro jest taka funkcja, to znaczy, że można z niej korzystać. Każdy z niej korzysta w jakiś sposób mu się podoba. Ja tak blokuję ludzi, blokuję stulejarzy, ludzi, którzy mi ciągle spamują bezsensownie, którzy wysyłają głupie wiadomości, którzy wysyłają zdjęcia, nie powiem jakie. Także od razu takie osoby są blokowane bezpowrotnie. Te osoby i konta, które zostaną stworzone przez te osoby. I ostatnie pytanie, bo już po prostu nie dam rady siedzieć w tym gorącu. Czy to prawda, że odpisuję na wiadomości na Instagramie? Tak, bardzo często odpisuję. Z tak naprawdę kilkoma osobami, nawet z moimi widzami mam taki kontakt. No, że po prostu nawet na co dzień czasami. W ogóle nigdy nie odpisuję na wiadomość, hej, mam pytanie. Jakby nigdy nie odpisuję na taką wiadomość. To były wszystkie pytania z serii Czy to prawda, że na które chciałam odpowiedzieć? Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zerknijcie sobie kilka filmów niżej, być może coś Was zainteresuje. A jeżeli chcecie brać udział w takiej zabawie, to oczywiście obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam, stamtąd tak naprawdę, zawsze biorę takie Wasze pytania, czy do filmików, czy właśnie do tej serii, także żeby nie przegapić, to zaobserwujcie mnie tam koniecznie. Możecie również wpaść na TikToka podawkę humoru, dystansu, nazwa taka sama jak Instagrama. Ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia, dobrej energii i do zobaczenia niedługo, mam nadzieję, w nowym filmie.